Witam Państwa bardzo serdecznie w dziadowskim studio dziadowskiej telewizji. Otóż, szanowni Państwo, w naszym studio gościliśmy ludzi wybitnych, intelektualistów o głębokich i szerokich horyzontach umysłowych, literatów, literatki tam, ale polityków. Między innymi spotkaliśmy się tutaj ze słynnym panem Trójzębem, z tą Rudą z opozycji spotkaliśmy się, proszę Państwa. Ze słynną aktorką Teatru Kukiełkowego, która występuje teraz w Sejmie, proszę Państwa, się spotkaliśmy. Dwie literatki, między innymi Manuela i Marian Zakopanego, też tu wypowiadały się bardzo interesująco. Bardzo interesująco. Ostatnio udzieliła nam wyczerpującego wywiadu wielka i wspaniała intelektualistka opozycyjna, jak o niej powiedział rzecznik PO, panie Leopard. Polecam, jeśli Państwo nie widzieliście, zajrzeć na strony archiwalne YouTube'a z naszego dziadowskiej telewizji. Dzisiaj również spotykamy tutaj osobę nietuzinkową, która niedawno na tak zwanym live'ie zdradziła, że pociągiem kierują kolejarze. Kolejarze kierują pociągiem, powiedziała ta pani. Dzisiaj nam też opowie to, co widziała i co spotkała. Proszę Państwa, przed Państwem w naszym studiu pani Ring Wielkus. Witam Panią serdecznie, prowadzę Pani poseł. Dzień dobry, kochani. Witam wszystkich, kochani. Witam wszystkich, kochani. Słuchajcie, jakie niesamowite rzeczy się zdarzają, no. Byłam niedawno w toalecie sejmowej, patrzę, a tam zrolowany papier. No to wszyscy wiedzą, co to jest ten zrolowany papier, do czego zużyłam. No i ale poszłam sobie na miasto, idę krakowskim przedmieściem. Nawiasem mówiąc, dlaczego w Warszawie jest krakowskie przedmieście, a nie warszawskie? No to jak w Warszawie mamy do czynienia, w Krakowie raczej, przepraszam, mamy do czynienia z ulicą Zakopiańską i Wrocławską. Przecież powinna być wszędzie krakowska ulica tam, tak? Nie? Ale patrzę, a tam na tym krakowskim przedmieściu w Warszawie, no jest księgarnia. Pisze księgarnia. No, wchodzę do środka, a tam papier pocięty w takie kwadraciki, w kostkach takich jest i w takich twardych okładkach. No pytam się, po co te twarde okładki, no. A tam mi pani wyjaśniła, no że to chodzi o to, że to są okładki, no. No ale ja myślę, że zawsze można zerwać. Nieważne. Potem pojechałam na wieś, idę tam przez wieś, po ulicy, mają tam ulicę też, idę, patrzę, a tam takie wielkie stoi duże coś, zwierzę. I pytam się miejscowego chłopa, hej chłopie, co to jest? A on mi mówi, że to jest krowa. Że powiem, krowa. Co robi krowa? Ona daje mleko. Więc kochani, teraz jak będziecie w hipermarkecie kupować mleko, to wiedzcie, że ono się nie bierze z kartoników, z pudełeczek, tylko że daje to mleko krowa. Dalej patrzę, coś leci i bzyczy. Pytam się, hej chłopie, co to jest? No fajni ci chłopi są w ogóle. Niesamowici, no niesamowitą robotę robią ci chłopi tam. I pytam się, co to jest, co leci? To nie był ptak. A on mówi, pszczoła. Ale co robi pszczoła? No ona między innymi, powiedział mi ten chłop, robi miód. Ale jak? No bierze ten pyłek i pluje. Miesza ze śliną. No nie no. Więc teraz pamiętajcie, że jak będziecie w hipermarkecie kupować miód, to on się nie bierze ze słoików, tylko że go wypluwa pszczoła. To są pluwociny pszczoły. No. Ale ja sobie przypomniałam zaraz, że jak mówiła Sylwia w Europarlamencie, krowa, żeby dała mleko, ona musi być zgwałcona. Tak popatrzyłam się na tych chłopów podejrzliwie. No, już mi się to przestało podobać. Już mi się przestało. Kochani, to tyle, co wam chciałam powiedzieć. Do następnego spotkania. Dziękuję za możliwość wygadania się w dziadowskiej telewizji. Proszę Państwa, jesteśmy zachwyceni. Dziękujemy Pani poseł za podzielenie się z nami tą głęboką refleksją, tymi przemyśleniami na temat różnych dziwnych zjawisk i przedmiotów. Do zobaczenia się z Państwem w następnym wydaniu dziadowskiego studia dziadowskiej telewizji.